Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zabiega o dodatkowe środki unijne na walkę z afrykańskim pomorem świń. Jak te kwoty powinny być wydatkowane? Tak, to bardzo dobry ruch. W końcu, tak naprawdę po wielu miesiącach, można powiedzieć, o których wnioskowaliśmy, że polski rząd występuje do Komisji Europejskiej czy do Unii Europejskiej o środki na walki z ASF-em. Mówiliśmy o tym od wielu lat, że o takie środki powinniśmy wystąpić. Unii Europejskiej nie mniej niż Polsce powinno zależeć na tym, żebyśmy jak najszybciej poradzili sobie ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Wobec tego, że zwalczenie wirusa w Polsce zabezpiecza Unię przez roznoszenie się go na kolejne kraje Unii Europejskiej, co oczywiście obniża im również koszty, a nam rozwiązuje problem z ASF-em. Także te środki akurat jak najbardziej powinny być przyznane dla Polski. Na co powinny być wydatkowane? Przede wszystkim na walkę z ASF-em, na zapobieganie ASF-owi. To jest kilka rzeczy, na które trzeba dzisiaj i to dosyć pilnie rozpocząć działania. My chcemy częściowo już te działania rozpocząć z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, gdzie chcemy na drogach zrobić maty dezynfekcyjne, na drogach dojazdowych między wschodem a tu Mazowszem, żeby nie roznosić tego wirusa nawet poprzez koła samochodowe czy poprzez inne warunki. Takie działania trzeba robić. Trzeba przede wszystkim wydawać pieniądze na informacje, komunikacje do konsumentów. Konsumenci dzisiaj w ogóle nie wiedzą, co to jest ASF, czy jest to groźne dla człowieka, czy nie. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Druga to jest zapobieganie. Musimy przygotować również odpowiednie strategie i przygotować urządzenia, maszyny do, odpukajmy, gdyby wirus pojawił się nagle w innym rejonie Polski, do szybkiego działania. Takie urządzenia wiem, że Niemcy już posiadają. My, walcząc z ASF-em już 2 lata, nadal nie posiadamy takich rozwiązań technicznych, które pozwolą szybko na miejscu zutylizować zwierzęta, które zostały dotknięte wirusem ASF-u. Takie działania są też konieczne. Także tych spraw jest naprawdę wiele. Pieniędzy jest niewiele, bo tak naprawdę koszty związane z wystąpieniem wirusa są dużo, dużo wyższe niż te środki, które rząd wyasygnował, czy też nie chce dać, na razie nie chce nas wspomagać Unia Europejska. Uważamy, że na szybko powinniśmy dosyć dużą środki przeznaczyć, zabudżetować i je trzymać w razie czego w rezerwie, nawet jeśli dzisiaj nie będą potrzebne, po to, żebyśmy mieli dostęp do tych środków do pilnego, szybkiego działania. Rolnicy ze strefy zagrożonej skarżą się, że wskutek restrykcji nie mogą sprzedać tuczników. Czy ten problem jest rozwiązywany? Tak, ten problem jest rozwiązywany. Jeden z zakładów skupuje tuczniki. Dochodzą do nas sygnały, że niektórzy rolnicy mają problem ze sprzedażą. Rzeczywiście, że nie mogą odstawić do punktu skupu czy do zakładu ubojowego. Parę takich sygnałów sprawdziliśmy. Okazało się jednak, że problem nie leżał po stronie zakładu czy dostępności zakładu, tylko po stronie raczej lekarza powiatowego, który nie wystawił świadectw albo nie mógł wystawić świadectw. Także ta informacja, która powinna docierać do rolników, jest też bardzo ważna, żeby oni wiedzieli, że nie mogą sprzedać, bo są objęci strefą paskową. Te informacje niestety docierają albo zbyt wolno, albo zbyt wyrywkowo i nie wszyscy rolnicy o tym wiedzą. Stąd też pojawiają się pewne oczywiście utrudnienia w handlu. Nie ma się co dziwić rolnikom, że ci, którzy mają naprawdę duże hodowle, bardzo się denerwują tym, że nie mogą ich sprzedać. Natomiast oczywiście my robimy ze swojej strony i myślę, że rząd również wszystko, żeby tym rolnikom pomóc i po to, żeby rozwiązać ich problem jak najszybciej. Zdaniem rolników problem leży w tym, że zbyt duże pogłowie dzików jest w Polsce. Uważają, że od zmniejszenia tego pogłowia należałoby zacząć. Co pan na to? Tak, oczywiście. O tym mówimy od samego początku. Po pierwsze, trzeba postawić ogrodzenie na płot na granicy z Białorusią, żeby nie było migracji zwierząt zarażonych, w tym przypadku przede wszystkim dzików. Po to, żeby zmniejszyć populację dzików do 0,5 dzika na kilometr kwadratowy.
To jest jeden z elementów, przez który ten wirus się przenosi. To jest podstawowy wektor przenoszenia wirusa i od redukcji tego dzika, oczywiście nie mówimy o 100% redukcji, mówimy o redukcji takiej, która pozwoli jednocześnie zachować populację, a jednocześnie na tyle ją zredukować, żeby nie było bezpośredniego kontaktu dzików w watach dużych z watachami drugimi, po to, żeby ten wirus jak najmniej mógł się rozprzestrzeniać. Także jednym z warunków jakby skutecznej walki jest niestety redukcja dzików do tego poziomu, o którym wspomnieliśmy.